nasze tutaj stanowisko było przedstawione. Chciałabym się cofnąć do tego czasu, gdzie w ogóle weszły pierwsze pomysły na sprzedaż tego miejsca, do 2009 roku, gdzie wtedy zostało zlecone przez Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego zrobienie kosztorysu remontu tego miejsca. I ten remont wtedy był wykonany na Urzędu Miasta przez remont, kosztorys. I rzeczywiście opiewał na bardzo wysoką sumę, to ponad 2 miliony remont, gdzie naprawdę 5 lat temu na pewno ceny i materiały i usług już były tańsze niż w tej chwili. My zrobiliśmy taki kosztorys na podstawie modernizacji i rozbudowy tego miejsca, ponieważ chcemy jeszcze rozbudować ten budynek. I nasz kosztorys po całej takiej wyższej półce, że nawet tak określę, opiewa na około dobry milion złotych, nawet półtora. Ale 5 lat temu 2 miliony ponad w tamtych czasach, nie wiem skąd to się wzięło. Nie wiem, dlaczego jedna firma tak wyceniła. Nie została sprawdzona przez kolejną firmę, żeby zweryfikować, czy rzeczywiście ten remont jest tak drogi. A od czasu 91 w ogóle wydał Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego 91 tysięcy tylko na ewentualne remonty. Panowie, to mamy ponad 20 lat, gdzie wydano 91 tysięcy. Naszych pieniążków, nie tylko moich, tych, którzy tam dłużej są, bo ja swoją firmę mam 5 lat, ale też pracuję tam 21 lat, tam się wyuczyłam i tam pracowałam. I to miejsce też nie jest dla mnie obce. I biorąc pod uwagę 91 tysięcy przez 20 lat wydanych przez miasto, to naprawdę możemy spodziewać się takiego stanu rzeczy, jak jest, ale to nie my doprowadziliśmy do tego, że ten budynek tak wygląda. I nie uważam, że to jest jedyne miejsce w Koninie, gdzie rok temu jeden z panów radnych powiedział, że jest to Królnik. Powrócę do tego, bo jeżeli przejdziemy się alejami, staniemy choćby na przeciwko Urzędu Wojewódzkiego, tam na przykład stoi mały warzywniak, czyli ja bym to określiła nawet w pomniejszeniu, że to jest szopa. Czy ktoś robi z tym porządek? Nie, tych miejsc w Koninie jest bardzo dużo. Dlaczego akurat panowie radni stwierdzili, że to miejsce należy sprzedać, pozbyć się tych, którzy tam wiele lat pracują? Nie, są inne miejsca. Dlaczego akurat to miejsce? Ja myślę, że nie jeden interes to ma swój prywatny po części. I chciałabym, żeby zwrócić uwagę, że my nie jesteśmy biznesmenami, którzy mają miliony, ale jesteśmy uczciwi i chcemy zrobić to, co się zobowiążemy. Jeżeli będzie ta dzierżawa, to zrobimy wszystko tak, jak podpiszemy, jak powiemy. A tutaj sam ten kosztorys 5 lat temu na 2 miliony, to naprawdę uwierzcie mi, że to była głęboka przesada, żeby później to spowodowało wasze głosy na to, że nie opłaca się miastu tego remontować i należy to sprzedać. Ale miasto, jak później również mamy w dokumentach, dochodu z naszego całego najmu przez rok ma 320 tysięcy. Na czysto 320 ma przychodu, a dochodu ma 260 tysięcy. To nawet gdyby wziąć pod uwagę ten kosztorys sprzed tych 5 lat, to spokojnie miasto mogło zainwestować, wyremontować, żeby rzeczywiście wyglądało to pięknie i dalej, żeby były tam miejsca pracy. Dlaczego tego miasta nie robią? Dlaczego chcecie, żeby nas się tam pozbyć i po prostu my nie mamy nic do powiedzenia? A po trzecie, jeżeli nawet w tamtym roku powstała taka uchwała, gdzie nie zostaliśmy poinformowani, że w ogóle są takie propozycje, uchwały, że będziemy sprzedani. My się dowiedzieliśmy tak naprawdę z internetu o całej sytuacji. Nikt nie potraktował nas wtedy jak człowiek. W tej chwili według wymogów miasta, zaleceń prezydenta, założyliśmy oficjalnie spółkę, żebyśmy mogli być tym partnerem na waszym poziomie do rozwoju. Mamy nadzieję, że bierzecie to pod uwagę. Zrobiliśmy wszystkie wymagania, które były ze strony Urzędu Miasta. Jeden z panów radnych niedawno w radzie się wypowiedział, że prezydent sobie coś tam ustala z chłopcami z Błaszaka, a radni nie są informowani. To nie jest moja wina. To nie jest moja wina i chciałabym, żeby nasze tutaj całe przedsiębiorstwo na tym cierpiało. Jeżeli tylko, przecież wiecie, że cały aparat jest tak naprawdę od ponad roku. Więc dlaczego też nikt z radnych, nie wiem, nie pofatygował się, znaczy z wyjątkiem może pana jednego radnego, nie pofatygował się choć raz z nami porozmawiać otwarcie, szczerze, co my planujemy. Bo my nie planujemy tego kupić po to, żeby to sprzedać, tylko planujemy, żeby tam móc dopracować do czasu swojej emerytury. Więc to nie jest jakiś biznes dla nas, a też nie jesteśmy po prostu w stanie co chwilę swojego miejsca nowego otworzyć pracę w innym miejscu, a też narażając się na to, że tych klientów niestety
samych, to trochę czasu upłynie, a on też na razie nas naprawia. Więc byliśmy gotowi w rozmowach, gdzie posłuchajcie tutaj. Z 1 października mieliśmy typową odpowiedź naszą na nasze zapytanie, jak ma wyglądać ta modernizacja budynku, podpisana przez pana Waszkowiaka i tam zostało wytyczne, co w tej modernizacji ma być. Spełniliśmy. Później dostaliśmy 18 grudnia, jeszcze w zeszłym roku, odpowiedź z Urzędu Miasta z podpisem pana prezydenta. Może przytoczę, bo nie chciałabym tutaj czegoś zmienić. Brak akceptacji koncepcji budowy nowego obiektu przez CCBS oznaczać będzie wolę budynku i modernizację nieruchomości przez obecnych najemców. W takim przypadku konieczne będzie założenie przez najemców lokali spółki prawa handlowego, która byłaby stroną w rozmowach z miastem oraz przyszłym nabywcą nieruchomości. Z przedłużonych do akceptacji koncepcji modernizacji możliwa jest do realizacji po istotnych korektach zarówno architektury, jak i polonistyki wersja numer 1. Szczegóły dotyczące tych korekt powinny być uzgodnione z Wydziałem Urbanistyki i Architektury. W takim przypadku konieczne będzie również przedstawienie zakresu planowych prac modernizacyjnych wynikających wraz z szacunkowym kosztem miasta. Jednocześnie informuję, że przy akcie notarialnym przynoszącym własność przedmiotowej nieruchomości na rzecz najemców ustanowiony zostanie zakaz sprzedaży przez okres 10 lat. Kochani, no jest jasna tutaj propozycja ze strony miasta, że my mamy możliwość wykupu, porządnej modernizacji i korzystania z tego budynku. My nie chcemy tego zostawić, że jeśli się rada zgodzi na to i prezydent, że zostanie w takim stanie, jak jest. Nam też nie jest przyjemnie, jeżeli rzeczywiście po części budynek, no, elewacja jest nieładna, ale myśmy do tego nie doprowadzili, więc dajcie nam szansę na to, żeby móc z tym zrobić to, co powinniśmy. Nie sprzedawajcie nas, bo kolejny, oczywiście, może piękny budynek powstanie, ale miejsc na sprzedaż, myślę, że jeszcze miasto też ma gruntów, a niekoniecznie akurat to w centrum miasta, bo jeżeli nawet zwrócicie panowie uwagę, na choćby Urząd Wojewódzki, on też jest z tamtych lat. Jeśli zwrócicie uwagę na wiele budynków, choćby Urząd Miasta na ulicy Przemysłowej i budynek policji, on też jest z tamtych lat. Czy ktoś to remontuje? Nie, ale nie możecie tego. Dlaczego akurat to miejsce? Cały czas się zastanawiamy, dlaczego i jak ważne to jest dla niektórych, żeby nas stamtąd się pozbyć. Więc obiecujemy, że rzeczywiście, jeżeli będzie możliwa dzierżawa, możliwy wykup, tak jak mamy tutaj na piśmie, to my zrobimy wszystko i co będzie ze strony miasta wymogiem wobec nas, to uczynimy. Ale dajcie nam pracować i pozwólcie też nam się czasem wypowiedzieć, bo to, że my ustalamy z prezydentem, to jednak uważamy, że to nie jest państwo w państwie, tylko to jest główna osoba najbardziej decyzyjna i z wami się porozumiewa. Jeżeli coś umknęło, to nie każcie nas za to nas. Ja ze swojej strony wszystko. Myślę, że jeszcze tutaj koleżanki i koledzy też się nie wydobyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa gości zaproszony chciałby jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę. Wiem, że radni głosowali przeciwko nam, nazywając ten obiekt kaczka. Pamiętam to słowo, że takie żydactwo, jeden z radnych przytoczył, że od dzieciństwa pamiętam, budynek był taki i do dzisiaj jest taki. Tak jak tutaj moja przedmówczyni powiedziała, dokonamy wszystkiego. Przykładem tego mogę przytoczyć obiekt, który był w bardzo fatalnym stanie na Lince. W tej chwili ten budynek jest po prostu zachwycająco ładny. My też potrafimy z takiego brzydkiej kaczki zrobić takie coś ładnego. Tylko dajcie nam tą szansę. Ale chciałam powiedzieć jeszcze coś takiego. Czy to, że byście państwo radni mogli zagłosować z czystym sumieniem, jak wygląda proces cały, który przedstawiał się po kolei
kiedy dowiedzieliśmy się, jak tutaj moja koleżanka powiedziała, od momentu, kiedy była ustawa o przerwie. Myśmy dowiedzieli się z mediów, z internetu i zareagowaliśmy. To było bardzo dawno temu, bo to było w marcu ubiegłego roku. I pierwsze pismo napisaliśmy, dostaliśmy odpowiedź od pana prezydenta, że mamy się zwrócić do Rady Miasta. Zwróciliśmy się do Rady Miasta. Rada Miasta, mam pisma, wszystkie do wglądu. Rada Miasta skierowała nas do pana prezydenta, czyniąc pana prezydenta jedyną osobą, która w tej sprawie może decydować. Poczuliśmy się fatalnie, jak piłeczka ping-pongowa upijana między Radą Miasta a panem prezydentem. Poczuliśmy, ja osobiście i każdy z nas, którzy tam pracujemy, poczuliśmy się bardzo upokorzeni, że tak się nas traktuje. Ja po prostu jestem zdumiona taką postawą. Potem pisaliśmy, proszę państwa, kolejne pisma, na które dostaliśmy w końcu odpowiedź od pana prezydenta, najpierw ustną przy spotkaniu na Warszawka, kolejną odpowiedź na piśmie, że wyraża nam zgodę. Zachwyceni, napisaliśmy kolejne pismo, że prosimy o kolejne wytyczne dyrektywy. Proszę państwa, pan prezydent nam kazał założyć spółkę, to wszystko ma na piśmie. Założyć spółkę założyliśmy, dokonać wszelkich spraw, takich jak wizualizacja, poszliśmy do pana Sejty, zrobił nam to, kosztorys, wszystkie wymogi zostały autentycznie spełnione. Idziemy z tym wszystkim gotowi i szczęśliwi, że sprawę dalej powinowujemy, a my się dowiadujemy od pana prezydenta, że propozycja mamy przez MPWS. Ku naszemu zaskoczeniu, no znowu zastanawiamy się, co by takiego. Zastanawialiśmy się, pan prezydent, ale nie zrezygnowaliśmy z propozycji sprzedaży. Pan prezydent ciągnął z nami ten temat przez kolejne miesiące, aż w grudniu ubiegłego roku, 12 grudnia dokładnie, dał nam propozycję, że możemy wykupić lub przez MPWS. Pismem odpowiedzieliśmy, że wykupujemy, że nasza wola jest na wykup, proszę państwa. I sprawa, znowu czekamy z pana prezydenta na kolejne dyrektywy, że pójdziemy gdzieś dalej, tą sprawę pociągniemy, tak jak pan prezydent nam obiecał. Natomiast przy kolejnym spotkaniu dowiadujemy się, że pan prezydent nam proponuje dzierżawę. I znowu pismem odpowiedzieliście, że jeśli już nic nie można, to na pewno nie przez MPS, tylko przez dzierżawę. Proszę państwa, proszę mi wierzyć, tutaj się zwracam do pana przewodniczącego, jako że jest lekarzem, okupiłam to przebywaniem na SOR-ze, wisiało mi serce. Ja nie chcę za tego Błaszczaka stracić życia, ale tak się nie postępuje. Proszę, naprawdę do sumy przemawiam, że jeszcze raz podkreślam, to nie będzie kaczka, ale naprawdę dajcie nam to kupić. Pozwólcie nam to kupić. No w końcu zwracamy się, jesteśmy mieszkańcami tego miasta. My nie chcemy wyjeżdżać. Dodam jeszcze, przecież poprzednicy, żyjący tu ludzie, pozostawili po sobie bardzo cudowne wspomnienia. Tak jak powiedziałem, mój też pierwszy dyrektor elektrowni, który był inicjatorem szpitala, proszę państwa, zrobili dużo rzeczy. Ten obiekt jest wybudowany za tamte władze, za tamtych prezydentów, a my jesteśmy traktowani, jak nie wiem, jeszcze raz nie chcę używać tego słowa, naprawdę czuję się upokorzona. Upokorzona, że tak muszę walczyć z własnymi władzami naszego miasta. Przecież to jest nie do pomyślenia. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Poproszę o zabranie głosu pana przewodniczącego. Pana Wysława Szlejka. Ja chciałbym parę zdań powiedzieć, które myślę, że mam uważną pracę, bo dzisiaj jest to spotkanie robocze. I państwa, po sesji pan prezydent przedstawił na ten efekt wielu spotkań, które się odbyły. Dlaczego prezydent? Bo jest organem wykonawczym i to on będzie podpisywał decyzję dotyczące ewentualnie dalszego rozpoznania lokalu. Rada może podjąć uchwałę. Już jedna jest podjęta, jak państwo wiecie, tym jest bycia przetargowego. I oczywiście nie jest wolą rady, to pani od tego zacznę, ażeby państwa pozbawić miejsca pracy. Absolutnie nikt tu się znowu na tej sali nie zamierza państwu tego utrudnić. Prezydent przedstawił trzy podziały dzisiaj małej rady. Jeden, który chwicowo jest związany z uchwałą prawa, bo obowiązuje z bycia w trybie przetargowym, który państwa najmniej satysfakcjonuje, żeby powiedzieć z nim do przyjęcia. Drugi wariant, o którym państwo teraz powiedzieli dwukrotnie,
A więc zarządzają przez Państwa spółkę, która zrealizuje całą inwestycję, zmodernizuje według planu, który Państwo macie przygotowany. I trzeci wariant, który Państwo usłyszeli na końcu, który oznacza realizację inwestycji przez spółkę miejską, jaką jest TBS, który za Państwa zrobiłby wszystko. Pewnie obniżyłby koszty inwestycji, to znaczy Państwo nie musieli wymyślić o tym, co będzie na dole. Ponieważ jak Państwo widzicie w tym projekcie, to by Państwo razem też usłyszeli, że taki jest rozważany, przewiduje na kontynuację kolejnej budowy pieszych. Dla Państwa działamy gospodarczo o charakterze. To jest wariant trzeci, który usłyszeliśmy. I chcielibyśmy, żeby ta dyskusja dzisiaj jest możliwe, bo tego się prowadzi, że koncentrowała, ponieważ nie ma sensu mówienia o historii, bo była jaka była. Chcemy teraz dzisiaj pracować rozwiązanie, które radni usłyszą przez Państwa jest akceptowane, bo tam tego nie wiemy. Jedno, że Państwo radny Panią Prezydent jeszcze się wypowiedział, to jest bardzo ważne, że Regionalna Izba Rachunkowa nie wyraża zgody na prowadzenie inwestycji w przypadku zbycia tych lokali przetargu, bez przetargowego zbycia. Nie ma takiej możliwości, więc o tym Państwo musicie wiedzieć, bo to jest rzecz od nas niezależna. Prezydent zasięga opinii Regionalnej Izby Rachunkowej i to jest decyzja, która obejmuje wszystkich nas, Państwa i nas. Czyli nie ma możliwości tego, żeby Państwo nabyli tam nieruchomość w trybie bez przetargu. Prawo na to odbywa. I to jest coś, co musi być punktem wyjścia. I teraz musimy się usłyszeć jako radni od Państwa, jakie rozwiązanie z tych trzech Państwa cyfry. Bo są trzy. A więc Wasza spółka, TBS, no chyba, że dostaje postawę, czyli jest zbycie trybu przetargowego, które jak wiemy wszystkich Państwa interesuje. Więc myśmy chcieli, żeby Państwo się odnieśli do tych wariantów. Dobrze? Czy ta dyskusja mogła pójść do przodu? Bardzo proszę. To jest moja odpowiedź. Pan Przewodniczący odprowadził to. Przepraszam bardzo. Jeszcze przed Panią chciałbym udzielić głosu Panu Prezydentowi. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Państwo Radni. Ja powiem tak. Ja nie mogę tego po prostu słuchać. Jak może Pani mówić o jakimkolwiek upokorzeniu produkowym? W żadnej sprawie w tym mieście nie poświęciłem tyle czasu, ile sprawie Państwa. Jak można mówić o upokorzeniu? Czy Pani w ogóle zastanowiła się nad tym, co Pani powiedziała? Kogo ja upokorzyłem? Jeżeli szukam wspólnie z Państwem mozolnie i cierpliwie rozwiązania, które wyjdzie naprzeciw Państwa możliwości, wydolności ekonomicznej, ale nie naruszy prawa. Państwo wiecie o tym. Tłumaczyliśmy to dziesiątki razy, na dziesiątkach spotkań. Jak ja mogę przyjąć spokojnie takie oświadczenie Pani, że ktoś Panią upokarza? Ja Panią upokorzyłem poprzez co? Poprzez to, że jestem na każde Państwa życzenie, rozmawia, dyskutuje, proponuje rozwiązania. To jest upokorzenie? Panie Prezydencie, poprzez to, że Pan w tej samej sprawie w ciągu jednego roku trzy razy ma podsuwać inne propozycje. Dlatego, że szukam takich rozwiązań, które są zgodne z prawem, które nie naruszą prawa. Tak, ale które ma Pan zgodę na piśmie? Ja mogę jeszcze 15 przedstawiać, bowiem dla mnie jest ważny interes miasta. Chcę także chronić Państwa interes. Ale jeżeli ja słyszę w tej chwili, że ja Państwa upokorzyłem poprzez to, że 150 razy z Państwem się spotykałem i rozmawiałem, to ja tego ścierpieć po prostu nie mogę. Jak można tak prezentować takie stanowisko? Przecież to nas ludzie słuchają. Słuchają tego, co Pani mówi. Mówimy o mieniu miasta, nie mówimy o moim mieniu, Pani jakiejś własności. Mówimy o mieniu miasta i ja mam obowiązek. To jest moim obowiązkiem zrobić tak, żeby dać Państwu szansę, ale żeby nie naruszyć prawa i interesu miasta. Więc proszę do swojego rozumowania, żeby Pani przede wszystkim prowadziła te wątki. Bo tu żadnych sentymentów nie ma. Ja mogę mówić o takiej czy innej historii, ale nie sentymentem będziemy to rozwiązywać, tylko rozwiązaniami zgodnymi z prawem. I bardzo proszę, jeśli ktoś z Państwa uważa, że ja go upokorzyłem poprzez to, że szukam z Państwem przez ponad rok, szukam możliwego rozwiązania. I to jest upokorzenie dla Państwa. Panie Prezydencie, w sierpniu Pan daje pismo, podpisuje się Pan pod pismem po to, żeby w grudniu dać nową propozycję, po to, żeby teraz w tym miesiącu dać trzecią propozycję. Jak myślisz?
ponieśliśmy koszty, które Pan od nas wymagał. Założyliśmy spółkę, to wszystko jest związane z kosztami, a Pan wszystko tamto jest w ogóle niedyskutowane, tylko na kolejnych spotkaniach Pan nam podsuwa następną propozycję. No to nie jesteśmy upokorzeni w tym. Ale ja uzasadniam zawsze, na każdym spotkaniu uzasadniam, dlaczego jest taka propozycja pod adresem Państwa kierowana. To nie było moje widzimisię. To były po prostu kolejne propozycje, były wynikiem tych konsultacji niezbędnych, które ja musiałem prowadzić, żeby ocenić, czy proponowane rozwiązanie jest zgodne z prawem, czy nie. Ja naprawdę jestem zdumiony tym, co dzisiaj Pani powiedziała tutaj. Powiedziała to Pani publicznie po prostu. Szanowni Państwo, żadnej sprawy, doceniając wagę tej sprawy, ani ja, ani moje służby nie poświęciły tyle czasu. Więc ja bardzo proszę, niech Pani zweryfikuje swoją wypowiedź w tej części, gdzie Pani powiedziała, że to jest dla Pani upokorzenie. Rozmawiamy o mieniu miasta wielomilionowej wartości. To chciałbym uprzejmie Pani przypomnieć. Jeszcze raz podkreślam, jeśli Pan tu mówisz, opiera się Pan na prawie, Panie Prezydencie, na prawie. Przepraszam Państwa, możemy się umówić tak, że ja jestem tylko to przewodniczący, żeby udzielać głosu i po to, żeby ten porządek nie był taki jak na jarmarku. I teraz w kolejności udzielam głosu Panu Radnemu Piotrowi Korolkowskiemu. Po kolei wszyscy Państwo będziecie mieli możliwość otrzymania takiego głosu i bardzo proszę o zachowanie takiego porządku. Dziękuję bardzo. Proszę Pan Piotr Korolkowski, Radny Miasta. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Tak Panie Prezydencie, mamy taką sytuację. Rozmawia się z mieszkańcami, idzie Pan niejednokrotnie na rękę właśnie mieszkańcom, prowadzącym działalność gospodarczą na tym terenie i ma Pan w tej chwili podziękowanie. Określono to jako upokorzenie. Szanowni Państwo, ten temat ja chciałem pokazać, jak on wyniknął, jaka jest geneza, tak? Bo powiem w ten sposób, że wywołanie tego tematu dla Rady też było pewnym zaskoczeniem, gdyż pojawił się ten temat w materiałach na sesji, gdzie określono, że w tym miejscu jest planowane zabudowanie, wybudowanie innego budynku, budynku komercyjnego, budynku, gdzie jest zwiększona powierzchnia, gdzie będą parkingi podziemne, gdzie krótko rzecz biorąc miasto będzie z tego budynku po wybudowaniu miało większą korzyść niż z najmu, który Państwo mają, najmu, który Państwo mają od miasta. Ten pomysł radnym spodobał się z uwagi na to, że rzeczywiście pokazywał, że Urząd Miasta zajmuje się porządkowaniem przestrzeni wzdłuż no, głównej ulicy miasta, jakim są Aleje 1 Maja. I wydaje się, że to było słuszne, gdyż Państwa powiedział, że ogólnie powiem, ten cały budynek jest budynkiem zdekapitalizowanym paru dziesięcioletnim, który naprawdę wymaga dużo inwestycji. Pani powiedziała, że określono ten kosztorys na inwestycje kapitalne remont około 2,5 miliona złotych. Ja myślę, że za tą kwotę, zamiast remontować ten budynek, który tam jest, dokładając może troszkę więcej, powstałby rzeczywiście inny, lepszy budynek. Krótko rzecz biorąc, przestrzeń miasta radni podzielali ten pogląd, że jest to dobry pomysł, aby tą przestrzeń w tym miejscu w inny sposób zaaranżować. Bardziej, no, milszy dla widoku. Oczywiście Państwo jako przedsiębiorcy mieliby możliwość wynajmowania w dalszym ciągu tych pomieszczeń. Natomiast w pewnym momencie okazało się, że jest niezadowolenie Państwa z tego tytułu i prowadzone są rozmowy. Rozmowy Pana Prezydenta tak, żeby rzeczywiście, żeby w jakiś sposób sytuację załagodzić. Natomiast ta koncepcja, która pojawiła się, będę jakby skracał, ta koncepcja, która pojawiła się ostatnio, przed poprzednią
robili wszystko to, co by, to oczywiście zgodnie z prawem, tak? To, co byłoby w tym momencie możliwe. Ja myślę, że nie można ubezwłasnowalniać miasta, jeżeli chodzi o decyzje dotyczące własnego terenu. Miasto ma swoją wizję, ma swoją koncepcję, koncepcję rozwoju. Natomiast niestety, gdyby była ta wizja rozwoju miasta, akurat mówimy o Alei 1 Maja, gdzieś zapisana, do czego dążymy, krótko rzecz biorąc, byłby jakiś dokument, który by pokazał, w jaki sposób tą przestrzeń publiczną będziemy aranżować, w Koninie nie doszłoby do takiej sytuacji. Wiedzielibyśmy, co na własnych gruntach miasto chce robić, jaką daje ofertę przedsiębiorcom, co w perspektywie lat pojawi się wzdłuż ulicy Alei 1 Maja, jacy przedsiębiorcy będą mogli swój biznes planować, jakie branże będą naferowane, jakie będą powierzchnie najmu. Takiego czegoś nie było. I było to działanie ad hoc, które doprowadziło właśnie do tej sytuacji. Szanowni Państwo, poza tym kolejny taki argument, który dla mnie osobiście nie jest korzystnym z punktu widzenia miasta, to to, że rodziłoby to pewne problemy dotyczące nakładów, które będą czynione przez państwo, nakładów czynione w obcy środek trwały. Tam, gdzie jest pomieszanie własności, pomieszanie kapitału, rodziłoby pewien skutek w przyszłości. Kto ile włożył, w jaki sposób rozliczyć się z miastem, powiedzmy po tych 30 latach? Ja jestem zwolennikiem tego, że jeżeli mamy własność miasta, to jest to własność od A do Z. I wtedy oczywiście robimy najem. Chyba, że doszłoby do tego, że rzeczywiście ten budynek byłby państwu sprzedany i w tym miejscu pobudowalibyście państwo to, co jest zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego, co jest zgodne z oczekiwaniami Rady Miasta. Gdyż my jesteśmy właśnie też przedstawicielami mieszkańców, bo mieszkańcy nas wybrali. My jesteśmy gronem ludzi, którzy działają przeciw spółcom w tym mieście, bo tak jesteśmy przez państwa widzę traktowani. Także, szanowni państwo, uważam, że ta koncepcja, która w tej chwili się pojawia, dotycząca propozycji wybudowania przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w tym miejscu budynku, gdzie będzie państwu zagwarantowana możliwość jego wynajęcia, gdzie będzie możliwość realizacji również zadań miasta, jakim jest budownictwo czynszowe, jest to dobre rozwiązanie dla miasta, dla KUKS-ów i dla mieszkańców tego miasta. Gdyż jeżeli państwo, powtórzę się, wydzierżawimy na 30 lat, nie będziemy mieli możliwości ingerowania w to, co będzie się tam działo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana radnego. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Radni, przede wszystkim Szanowni Państwo. Powiem tak, ja nie jestem w tej komisji, ale jestem tutaj po to, bo chciałbym usłyszeć Was stosunek do tej propozycji. Natomiast wysłuchałem żalę po raz kolejny. Ja rozumiem Państwa, ale są konkretne propozycje, a nie słyszę od Was żadnego, że tak powiem, w tym kierunku żadnej wypowiedzi. Bo tak jak prezydent podszedł do tej sprawy, to my wszyscy musieliśmy, że tak powiem, to wysłuchać, przeanalizować i jakoś ustosunkować się. A wy Państwo zainteresowani, jak mówicie o żałach sobie. Naprawdę, to nie da się. Mieliśmy przykład kwiatów na alejach. Dzisiaj ci ludzie wszyscy dziękują. Ale to już była w ogóle paranoja, prawda? Te szopeczki przy tym superstarze. I naprawdę zadaniem nas radnych jest nikomu nie utrudniać życia, tylko pomagać i upiększać. To jest nasze zadanie. I tak się staramy podchodzić. Natomiast mówienie, że po prostu ktoś jest przeciwko, to naprawdę nie jest do końca jasne. Ja
te propozycje, którą teraz pan prezydent przedstawił, MTBS to nie jest facet deweloper, który przyjdzie i zginie z pieniędzmi na przykład. To jest wiarygodne, to jest gwarantowana spółka miasta. Ale chciałbym państwa usłyszeć zdanie na ten temat. Dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu pani. I też chciałbym, żebyście państwo się ustosunkowali do tych propozycji, żebyśmy nie mówili w przestrzeni, w której nic nie ma. Nie? Są propozycje przedstawione i chcielibyśmy usłyszeć wasze zdania o propozycjach, które przez miasto i przez pana prezydenta zostały przedstawione. Panie prezydencie, drogi rado. Przede wszystkim możliwość, która najbardziej dla nas była korzystna i żeby nie złamać tego prawa, gdzie Izba Obrachunkowa się powiedziała, że ktoś, kto dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, może wtedy nabyć taki budynek, więc jak najbardziej z naszej strony chcielibyśmy podpisać umowę dzierżawy, żeby nie łamać tego prawa z Izby Obrachunkowej, ale z możliwością wykupu. Dzięki temu możemy zainwestować wtedy nawet więcej, bo wiemy, że to przejdzie z pokolenia na pokolenie. A jeżeli nawet zostanie ogłoszony przetarg ogólny, to wtedy też nie możecie państwo jako rada, jako prezydent zagwarantować, co się z tym miejscem stanie i co tam będzie. Nie macie takiej możliwości egzekwowania. Mamy już przykład budynku były Kowar, prawda? Tam też ręce są rozkładane i nie można nic z tym zrobić. Ale nie możecie wyegzekwować czegoś, co jest na wlocie od jednej ze stron głównych miasta. Nie możecie nic z tym zrobić. My chcemy wydzierżawić, odbyć ten czas, kiedy rzeczywiście należy tą dzierżawę mieć, żeby mieć możliwość wykupu, łącznie z tym, żeby zrobić właśnie modernizację, rozbudowę. Nie wiem, jeżeli nam pójdzie dobrze, to być może kolejne piętro pociągniemy. Dlaczego nie? Ale jeżeli chodzi o sam fakt, to my jesteśmy tylko zdecydowani na wykup, a wcześniejszą dzierżawę, żeby nie łamać prawa. Po drugie, jeżeli nawet wiemy, że MTBS jest ciekawą propozycją, zastanawialiśmy się bardzo poważnie nad tym, ale tutaj słyszę, więc nie wiem, czy to jest niedomówienie, że pan radny mówi, że dalej przynosiło to przychód z czynszu. My mieliśmy tutaj propozycję od prezydenta, że każdy może swój kawałek wykupić, więc nie wiem, czy to jest niejasność, czy pan o tym nie wie, przekazuję. I jeżeli tutaj pod względem takim, że nawet była możliwość wykupu danych lokali, metrażu, które zdeklarujemy, wygląda to ciekawie. Powiem, że część naprawdę z nas się wahała, ale kochani, przez kilka lat, 2-3 lata czasu budowy, my musimy nasze działalności przenieść. Tutaj naprawdę ze strony prezydenta i pana Jakubka też była mowa, że postaramy się w miarę gdzieś nas nie rozrzucić aż tak przesadnie i za to dziękuję, bo dlatego, żeśmy to dopiero zaczęli rozważać to zupełnie poważnie. Ale jeżeli średnio metr kwadratowy przy wykupie między 4 a 5 tysięcy, to jeżeli ja mam na przykład lokal 80 parę metrów, założę, że w zaokrągleniu 100 metrów, tak? Czyli po 5 tysięcy za metr, to co to nam daje? 500 000 i jeden lokal, który ja również muszę dalej utrzymywać na zasadzie woda, prąd, zieleń, śnieg, tak? Więc 500 tysięcy dla przeciętnego przedsiębiorcy, bo my nie jesteśmy biznesmenami. I średni lokal tu u nas każdej osoby jest takiego rzędu, więc jeżeli my, nas będzie 10 jest w spółce głównych udziałowców i każdy weźmie taki lokal, nawet jeden jest 200-metrowy, to kochani, to nas wyniesie gdzieś około 6-7 milionów przy wykupie. A jeżeli przy wykupie od miasta i remoncie, to będzie połowa ceny. To bardziej będziemy mieli tam 2-3 lokale jeszcze pozostaną wolne i dzięki temu nawet będziemy mogli czerpać małe korzyści z tego na utrzymanie tego obiektu, więc nie zapuścimy go, a po prostu cyfry mówią same za siebie. A tutaj ja nie słyszałam w ogóle, żeby w jakimkolwiek mieście było już zaplanowane, jaka ulica ma wyglądać. Nie wiem, można zadecydować o chodniku, o kostce, ale o budynkach, które już są od wielu lat, to każdy budynek na alejach właściwie wrył się już tą całą architekturę, więc ten nowoczesny, który nawet by powstał, to byłby piękny. Jestem pewna. Ale z drugiej strony wyjątkowo by tylko ten zwracał uwagę i skupiał na tym, że ta reszta jest brzydka. A jeżeli my zmodernizujemy to w miarę nowoczesności, tak jak będą wytyczne z miasta, to nie znaczy, że to będzie szkodziło. A tutaj mówię, i tak przychodu miasto z tego, jeżeli nam MTBS odsprzeda, to w sumie nie będzie miało korzyści.
podatek każda firma, która by kupiła, nawet ktoś inny kolejny z przetargu, zapłaci podatek, a być może tą firma, która kupi, będzie płaciła za granicą ten podatek i wtedy miasto nie będzie miało nic. A my staramy się uczciwie do tego podejść, więc ja jeszcze raz podkreślę, że dla nas jak najbardziej dzierżawa, ale z możliwością wykupu. I wtedy wobec prawa wszyscy jesteśmy, myślę, w porządku i każdy jest zadowolony. A oczywiście miasto nas może zobligować w terminach, w latach, kiedy co mamy zrobić, podać swoje szczegółowe wytyczne. My nie mamy nic przeciwko temu, bo też chcemy współpracować. I panu prezydentowi chcę podziękować, bo naprawdę powiedział, że poświęcił nam dużo czasu i poświęci. No, proszę wybaczyć naszą nerwowość, ale to cała sytuacja jest taka nie inna, bo ja mówię, nie mamy kilku wyjść awaryjnych, właściwie to jest jedno z głównych wyjść i od tego zależy to nasza przyszłość. Mówię, połowa najemców to też jest pokolenie to, które my musimy przynajmniej jeszcze po 30 lat pracować właśnie na emeryturę, więc z tego względu, no, chcielibyśmy, żeby ta sytuacja się wyjaśniła jak najszybciej i z korzyścią dla nas. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana przewodniczącego Wojciecha Szczęka. Dziękuję za przekazanie. Dziękuję za odniesienie się już takie konkretne do tych propozycji, które padają. To pani bardzo ważne zdanie powiedziała odnośnie tego, że bardzo poważnie zajmowaliście wariant inwestycji realizowanych przez TBS. I chciałbym na koniec jako tą wypowiedź odnosząc się do propozycji, które państwo tutaj wypowiedzi pani głosowała, że bliższa jest tam dzierżawa. Powiedzieć o zagrożeniach jednej i dół, bo wydaje się, że inwestycja realizowana przez TBS. Pani powiedziała bardzo ważną rzecz. Najważniejsza dla nas, z punktu widzenia rozważenia jej atrakcyjności, jest oczywiście cena za wykup tej nieruchomości. Tu się zgadzamy, nie ma wątpliwości. No, my jej do końca jeszcze nie znamy, ale biorąc pod uwagę to, jak realizuje swoje inwestycje deweloperskie TBS, możemy liczyć, że ta inwestycja w cenie za metr kwadratowy, jak wiemy, jak chodzi o mieszkania, w stanie surowym dla firmy, jest dzisiaj rozsądzącą 3000 zł. Więc myślę, że nie ma mowy o rozmawianiu o kwocie 5000. Ja o takiej kwocie nie myślę w ogóle. Oczywiście potrzebny jest tutaj przedstawiciel TBS, żebyśmy mogli usłyszeć konkretnie, ale ja raczej myślę, że jest to cena oscylująca między 3 a 4 miesiące. To jest to, co daje dla tutaj biorąc pod uwagę rozważania realizacja inwestycji przez TBS. Jedno bezpieczeństwo tej inwestycji. Cokolwiek by się nie wydarzyło, ona będzie zrobiona. Niezależnie co wam się przydarzy. Będzie zrealizowana państwa zadaniem byłoby w tej sytuacji. Prowadzenie osobistego, jakby nadzoru dodatkowego, bo oczywiście inwestor musi zapewnić wszyscy, bo na postęp, ale państwo byście samo sobie tylko doglądali. Ustalamy, gdzie jak zawiesić, jak działa. I oczywiście, czy jest to zgodne z decyzją zaregulowanego, będą tam, gdzie będziecie chcieli. Tak naprawdę macie tylko przyjemną robotę do wykonania. I co jeszcze chcę powiedzieć, cokolwiek wam się przydarzy, komukolwiek z was, zdrowotnie, czy cokolwiek, rozmyślam się, nic się nie wydarzy. Inwestycja jest zrealizowana. I wszyscy pozostali, którzy chcą tam działać, mogą działać. Myślę, że w takiej bezpieczeństwie sytuacji, kiedy państwo będziecie realizowali tą inwestycję jako spółka, nie macie. Jeśli wam się ktoś jednemu przydarzy, co go obniżyć, no może się przydarzyć. I ktoś jeden, dwóch, trzech się rozgraczy, to przepraszam. Wasza inwestycja, na którą realizację osiągniecie duże zobowiązanie finansowe, naprawdę sobie to zrealizuje. O czym ja mówię, państwo sami wiecie. Każdy w życiu wie, jak dom budował czy mieszkanie, jak drze o to, żeby był w stanie spłacić kredyt wydać. Więc widzę zagrożenie realizacji waszej inwestycji, którą chcecie zrealizować, większe w przypadku zrobić to sami niż TBS. TBS wam gwarantuje, że ona powstanie na 100%. Drogą prezydenta Rady będzie zagwarantować wam cenę, która będzie nam akceptowała, o której jeszcze będziemy rozmawiać, mam nadzieję. I chciałbym, żebyście nie poruszali, bo widzę, że ten trzeci element, który Państwu był dawanym punktem wyjścia z całej sprawy, zbycia przydatnego, was interesuje. Rozumiem, że to was interesuje, a zarazem wiemy, że RIO nakłada nas obowiązek, że nie możemy wam inaczej dzisiaj wysunąć prawa sprzedaży. Czyli jako to jest coś, co wiemy, co nam RIO, jako świetne prawo, co możemy, co nie możemy, to zarazem zostawiamy jako na koniec. Dzisiaj opracamy się wokół dwóch rozwiązań, waszej spółki TBS. Więc chciałbym, żebyśmy tą dyskusję w tym kierunku prowadzili. Czy to jest jeszcze do przyjęcia, do rozważenia przez państwa tej realizacji inwestycji przez TBS? Jak mówię, celowo powiedziałem o tym, że to również znacznie obniża inwestycje. Każdy, kto państwa dom budował, ja to robiłem, powiem szczerze, najdroższy ten dom był dach. Wierzcie mi, najdroższy przede wszystkim dach. Ten dach po prostu upadł, ponieważ cel jest taki, że nad inwestycjami pod działalność gospodarczą będą mieszkania. Czyli niejako to jest coś, co szanowni państwo własne odprowadzało.
warto rozważyć. To takie jako kolejny głos. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Proszę o zabranie głosu pana prezydenta. Bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja dziękuję pani Małgorzacie Zielińskiej za to, co wypowiedziała. Bo to są rozsądne słowa wypowiedziane na temat, który nas tutaj dzisiaj zgromadził. Bowiem pani uczestniczyła we wszystkich spotkaniach, we wszystkich pracach, tak jak większość państwa. I państwo też doskonale wiecie o tym, że pomysł z MTPS-em jest moim pomysłem. Tego nikt nie wysuwał. Ja sam po konsultacjach przede wszystkim z MTPS-em, ale także ze służbami gospodarki nieruchomościami, tę propozycję państwu przedłożyłem. To jest z konieczności jeszcze propozycja ogólna, ale do pewnych szczegółów w tej sprawie już doszliśmy. I myślę, że jeśli Wysoka Rada da nam tego czasu jeszcze na to, żeby to konsultować przez pewien czas przed ostatecznym rozstrzygnięciem w tej sprawie, to uważam, że czy w jednym, czy w drugim modelu będziemy mogli znaleźć takie rozwiązania, które będziemy mogli na sesji zaprezentować łącznie z wyliczeniami, które będą pokazywały model dzierżawy. To są takie koszty, takie wyliczenia, takie koszty po stronie państwa, model z MTPS-em. To są takie koszty, bo my dzisiaj mimo wszystko rozmawiamy na dużym poziomie ogólności. Mówimy o pewnym modelu. Więc ja bym prosił pana przewodniczącego i państwa radnych, żebyśmy w tej sprawie nie podejmowali decyzji w jakimś szczególnym pośpiechu, bowiem mam świadomość tego, że przede wszystkim mnie dzisiaj obowiązująca uchwała miasta. Stąd ta nasza rozmowa, żeby było w miarę ogólne zrozumienie całej sytuacji i żeby można było wypracować takie rozwiązanie, które będzie dawało państwu radnym Wysokiej Radzie podstawę do tego, by uchylić obecnie obowiązującą uchwałę o zbyciu tej nieruchomości w drodze przetargu. Ja tylko powiem pod adresem pani Małgorzaty Zielińskiej, że jeżeli byłby przetarg, to istotnym elementem przetargu jest także zawarcie warunków wybudowania określonego obiektu przez potencjalnego inwestora, który ten przetarg chciałby wygrać. Także to są dwie części. Pierwsza część to jest część dotycząca wybudowania określonego obiektu, którego założenia były w przetargu określone, a druga część to jest część finansowa, część związana z ceną. Więc nie byłoby takiej sytuacji, że ktoś kupuje i dowolnie dysponuje, kupuje w sensie wygrywa przetarg i dowolnie dysponuje tą nieruchomością. Więc ja bym prosił jeszcze państwa, żeby spokojnie rozważyć te dwie nasze propozycje dzisiaj. Tą dotyczącą ewentualnej dzierżawy po wszystkich uwagach zgłoszonych przez państwa radnych, bo uwagi były zgłaszane, musimy jeszcze wspólnie z państwem przepracować, żeby ewentualnie do czasu rozpatrywania tego na sesji przedstawić już bez żadnych wątpliwości proponowane rozwiązanie. I tak jest moja propozycja, panie przewodniczący, także pod adresem pana przewodniczącego komisji kieruję taką propozycję. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Proszę o zabranie pana radnego Jarosława Sidora-Kruz. Jeszcze zapytam, czy pani nie zna nazwiska, czy pani teraz w ciągu chciała zabrać głos, bo cały czas patrzę w panią stronę, nie mam zgłoszenia, nie wiem, czy tak, pani zrezygnowała.
grupą ludzi infantylnych, że jest to grupą, ludzi myślących. I proszę Państwa, jeszcze raz podkreślam, skoro mamy na piśmie, skoro mamy słownie, a potem nam trzy razy w ciągu roku rozmyśla się temat i podaje się inne propozycje, to jest naprawdę, nie wiem jak to nazwać. Jak to, proszę mi powiedzieć, jak to nazwać? Zostaje Pan, Panie Prezydencie, coś na piśmie. I my po prostu tak ocenimy, co? To nie jest wypowiedzenie, ale Pan uważa, że ja myślę, każdy ma prawo myśleć. Tak, dziękuję bardzo. Jeszcze Pan Prezydent, proszę bardzo. Drogie Panie, otrzymywaliście Państwo pisma, były zawarte pewne sugestie, to nie były żadne decyzje. One wynikały z faktu, czy Pani podpisała ze mną jakąś umowę, że się Pani tak irytuje? Nie, nie podpisała Pani. Rozmawialiśmy, myśmy drążyli, analizowali sprawę pod kątem przede wszystkim prawnym i nie może Pani mieć do nas czy do mnie pretensji, że te pisma nawet mogą się wzajemnie wykluczać. To jest zupełnie naturalne. To nie jest wyrażenie stosunku do Pani czy do kogokolwiek z Państwa. Może lepiej byłoby, gdyby Pani tak bardzo osobiście tej sprawy nie traktowała. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę Pana Radnego Jarosława Sidora. Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Tak się złożyło, że w marcu przyjęliśmy tą uchwałę o remisji przetargowej sprzedaży gruntów. W pewnym czasie zacząłem się tym interesować, no i dowiedziałem się o pewnych sprawach. Powiem szczerze, że Panie Prezydencie, apeluję do Pana i do Was i ludzi, którzy pracują w Rzęsie, do tej szopki, powiem kolokwialnie, nie powinno dojść, która ma miejsce od półtora roku, gdyby odpowiednie osoby fachowo podeszły do tej sprawy. Ciągnie się to już dość długo i powiem szczerze, ja wielokrotnie rozmawiałem z Panią Małgorzatą Zielińską. Ja byłem troszeczkę nawet zły, że jak również Pani Zielińska była zdziwiona, że miasto Koni chce sprzedać nie płynnik, tylko górę znoszącą złoty jajko. Z uwagi na to, że była tylko chęć sprzedaży bezprzetargowej, a bez chęci zrobienia czegokolwiek, Panie Prezydencie, na tym miejscu właśnie przed miasto. Były cztery propozycje w związku z tym terenem. I powiem szczerze, nie wiem jak Państwo, i powiem szczerze, że będę przychylny do tej propozycji, jeżeli chodzi o to, aby teren, ten został tęgach miasta, aby powstało tam coś ładnego, ale tylko pod tym warunkiem, że będzie on tęgach miasta i zarządzany przez miasto, ewentualnie przed osobę, która będzie do tego odpowiednia i na tym się będzie znała. Mam nadzieję również, Panie Prezydencie, że będą podane rozmowy z prezesem, aby również teren, gdzie znajduje się majonetka, połączyć razem z tym terenem, jeżeli mówimy o budynku na ulicy Warszawa. Tutaj mam taką uwagę, bo była tutaj, ja na początku naprawdę przegrałem się tutaj Panu Rabosiu do tego, aby była uchwała uchwalona, o której mówimy ostatniej, czyli dzierżawa na 30 lat. Jak również z tym, że Państwo będziecie do zmodernizujecie to za własne pieniądze. Koszt 2,5 miliona złotych, z tego co wiem. I mam takie pytanie, bo jeżeli tutaj jest sprawa tego typu, że 500 tysięcy będzie problem
tysięcy, czy mniej, czy więcej wybudowanego przez MPPS, to teraz jest pytanie, skąd wziąć te pieniądze, te 2,5 miliona na EO. Inna rzecz. Ja powiem jeszcze o innej rzeczy. Ja się tylko cieszę, Pani Małgosiu i Szanowni Państwo, rozmawialiśmy na ten temat. Ja się bardzo cieszę, że to nie pójdzie w ręce prywatne. Nie dopuszczę do tego, tak jak miało być przetargu. Dlaczego? Bo w tej kadencji podejmowaliśmy również uchwałę o sprzedaży pewnego terenu po PKS-ie, o ile się nie mylę, który kupiła osoba prywatna i za kilkanaście dni sprzedała to zyskiem kilkuset tysięcznych. Dlatego, Panie Prezydencie, to co powiedziałem kiedyś. Dobry gospodarz nie sprzedaje swojego majątku, dobry gospodarz majątku są nasze. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Jan Urbański. Powiem krótko, proszę Państwa. Pan radny Skibar, trochę do tego się odniosę, bo pan twierdzi, że tam nie będzie za tym, żeby to poszło w ręce prywatne, czyli generalnie pan nie popiera tej teorii, że państwo chcą, że państwo chcą to wykupić w pewnym okresie, prawda? Zakładam, że z każdej strony jest jakby dobra mowa, bo sądzę, że każdemu chyba zależy na tym,
sądzę, że złym sygnałem byłby sygnał, który poszedłby w świat mówiący, że no właśnie walczą o nowe miejsca pracy, a właściwie mimochodem zamykają te, które już istnieją. Oczywiście myślę, że nikomu na tym nie zależy i tutaj niczego nowego nie odkrywam. Natomiast myślę tak, jedną rzecz żeśmy wykonali. Sądzę, że jest pozytywne nastawienie jednej i drugiej strony do tego, by rozwiązać problem. Przed nami dwie propozycje i w tym momencie istotnie, aby dalszy dyskusji jakby nie ma sensu o tym, że nie znamy szczegółowych wyliczeń. I teraz te pytania, które pojawiły się w wypowiedzi pana Urbańskiego, oczywiście w wypowiedzi pana prezydenta, żebyśmy w tym momencie jakby skupili się na tym, tak naprawdę ile każdy z rozwiązań będzie kosztowało i jakie to będzie pociągnąć skutki finansowe. I dopiero wtedy możemy przystąpić do dalszej części dyskusji na ten temat. W związku z tym jakby przedłużenie tej dyskusji jest najbardziej potrzebne. Natomiast jeszcze raz apeluję, żebyśmy nie wracali do tej rozmowy na poziomie emocji, bo to jakby zaciera naszą rozmowę, jest czymś zupełnie niepotrzebnym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz przeproszę pana, panu prezydentowi, potem pan, tak? No, pół godziny, to już dziękuję. Ja już się wycofuję w takim razie. Pół godziny czekałem. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, proszę Państwa, ja chciałbym nawiązać do głosu pana przewodniczącego Kojnackiego. Dziś, wcześniej jeszcze przed państwa przybyciem, ja bardziej szczegółowo zapoznałem państwa radnych z tymi dwoma modelami i możemy przyjąć, że jest dzisiaj wola Wysokiej Rady, żeby niekoniecznie konsumować to, co jest zawarte w uchwale wcześniej podjętej, a żeby szukać rozwiązania w tych dwóch modelach, o których mówimy. Dlatego proponowałbym, chciałbym tu jasno to określić, że ja z państwem będę dalej rozmawiał. Nawet jeżeli pani nie będzie chciała rozmawiać, ale ja z państwem będę rozmawiał i te wszystkie propozycje, o których dzisiaj tu mówiliśmy, będziemy uszczegóławiać, żeby z państwem to także skonsultować. Powiem, mam nadzieję, że nikogo z państwa nie urażę. Tym, co proponujemy, nie możemy też pomijać faktu, że państwo do miliarderów nie należyć. I dlatego to, co będziemy proponować, to będzie także w jakimś stopniu uwzględniało państwa wydolność ekonomiczną do podjęcia jednego czy drugiego rozwiązania. Tu chciałbym zapewnić pana przewodniczącego i państwa radnych, że będziemy o tym rozmawiać. My przygotujemy w miarę precyzyjne wyliczenia. Wtedy poproszę państwa o to, żeby ostatecznie podjęli w tej sprawie swoją decyzję i wówczas przyjdę do Wysokiej Rady z odpowiednią również propozycją, która będzie zmierzała w tym kierunku, o którym dzisiaj dyskutujemy. I to tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję. Proszę pana o zabranie głosu. Pół godziny, panie przewodniczący. Zrezygnował pan, tak? Dobrze, proszę bardzo. Zanim tutaj mamy pana projektanta, który tą koncepcję przedstawi z przyjemnością, ja tylko chciałam wyprostować, bo mówię, nasz remont według wyższej już półeczki to jest 2 miliony, a 2 ponad miliony to był według cennika z Urzędu Miasta. Nasz kosztorys z 2009 roku i tutaj mówię, jeżeli chodzi o pieniążki na tą część czy remontu, czy wykupu i remontu, to i tak będą to mniejsze pieniądze niż ten metr kwadratowy w MTBS-a, bo przedwczoraj rozmawialiśmy z panem prezesem MTBS-u, więc między 3 a 4 tysiące to jest cena metra kwadratowego, jeżeli chodzi o typowo mieszkaniówkę, a jeżeli chodzi o usługi, to powyżej 4 do 5. Więc to też tutaj już ściślimy na świeżo, tak? I teraz byśmy prosili pana naszego, bo jeszcze tam na naszą koncepcję do realizacji, tak? Ale co wyremontować w budynku, bo nasz zakres ma cały budynek remontu według koncepcji, łącznie z rozbudową, droższą stolarką. Ja mówię, nie wiem, czy panowie radni ją przeglądali,
ten kosztorys z 2009 roku. Bo wtedy mielibyśmy porównanie do tego, co my chcemy zrobić.